John? Cześć, Bill. W porządku? Ta. Jakoś mnie to nie przekonuje. Zastanawia mnie, co my takiego zrobiliśmy, że teraz te sny muszą nas tak męczyć. To przez kamień umarłych. Stryjak zapewne nie bez powodu nam go przekazał, a one nam pokazują to, co musimy zobaczyć prędzej czy później. Jednak czasem mam ochotę go rozwalić. To jeden z dwóch jedynych kamieni, jakie istnieją. To nie jest jabłko, które może w każdej chwili urosnąć. Poza tym nie jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy mieli takie sny. No, Marowi przyśnił się Neon i powiedział, że jakiś meteoryt na nich spadnie. Wielkie mi halo. Ten drugi kamień dalej jest w jego kieszeni. Módlmy się, żeby nie wpadł w jakieś niepowołane ręce. No, jakby trafił w ręce jakiegoś złoczyńcy, to mogłoby poprowadzić do śmierci wielu osób. Zresztą pamiętasz, jak było z Marem. Ledwo udało nam się go pokonać, a raczej tobie. Wykorzystałem element zaskoczenia. To było jedyne wyjście. No cześć, chłopaki. Cześć, Jeb. Bez pani? Kiepsko. Prześnił mi się jakiś diablo. Ja go jeszcze do tego wszystkiego widziałem niedaleko naszego domu. Możecie mi go dokładniej opisać? Cały czarny, w fioletowym płaszczu i czerwone oczy. Wiecie co? Sam nie wiem. Kojarzę coś, ale nie jestem pewien. Później czegoś poszukam. Na razie musimy wracać z Johnem do domu. Bill ma rację. Po tym, co przeżyliśmy 2 lata temu, to powinniśmy wziąć broń. A co właściwie? Później ci opowiemy. Chodź, Bill. Szkoda czasu. Dobra, widzimy się później. Cześć. Bill? Co jest? Gdzie jest mój nóż? Schowałem go do piwnicy. Dobra. John, co ci jest? Widziałem tą wioskę, ona paliła się. Co? Nie wiem, strasznie mnie denerwują te wizje. John, bierz wszystko co potrzebne i jedziemy to sprawdzić. Dobra. Nic się nie pali. Ta wizja pewnie miała nas tutaj przyprowadzić. Tylko w jakim celu? Tego nie jestem w stanie ci powiedzieć. I tak mam już tego wszystkiego po dziurki w nosie. Nie tylko ty... Bill! Co jest? Spadłeś z konia. Co miało się stać? Znowu go widziałem. Tego gościa z czerwonymi oczami? Tak. Gdzie go widziałeś? Za jednym z tamtych domów. To mi się zaczyna naprawdę nie podobać. John, nie idźmy tam lepiej. Pamiętasz, co było w tamtej dziurze? John, co ty? Zwariować z nim można. Po raz ostatni zgadzam się na taką głupotę. Skończ chrzanić. Większą głupotą było nasze wypłynięcie na środek jeziora bez stryja. Ogólnie jesteśmy strasznie głupi. Tak, nie da się ukryć. Mówię ci, mam jakieś złe przeczucia. A kiedy ty nie masz złego przeczucia? Kiedy nie robimy żadnych głupot. Dosyć rzadko się to zdarza. Bill, patrz! Chodź szybko! John, czekaj! To może być...
John, Bill, słyszycie mnie? Co tak? Co się? Jeb? Właśnie miałem was spytać o to samo. Znowu zobaczyliśmy tego gościa, o którym ci mówiliśmy. Pobiegliśmy w jego stronę i coś nas oszołomiło. Chyba raczej wybuchło. Słucham? Jeden z domów, wiesz co, najpierw wybuchł, a potem doszczętnie się spalił. Znaleziono was obok ruin tego domu. To naprawdę zaczyna się robić chore. A wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Ktoś ucierpiał? Ktoś zobaczył tę zjawę? Nie. Najgorsze jest to, że wszyscy myślą, że to wy doprowadziliście do tego pożaru. Chore jak 150. Na jakiej podstawie nas oskarżają o coś takiego? Nikogo innego nie było w okolicy. Poza tym ktoś widział, jak się skradacie. Polowaliśmy na tego zgreda. A mówiłem, że to zły pomysł. To już nie ma w sumie znaczenia. A co ty o tym wszystkim myślisz, Jeb? Ja uważam, że nie mielibyście żadnych powodów, żeby to zrobić, ale myślę, że powinniście stąd jak najszybciej iść. Ale gdzie? Byle dalej stąd, bo w przeciwnym razie ludność może was źle odebrać. No świetnie. Zabraliście ze sobą wszystko, co niezbędne? Tak, w takich sytuacjach lepiej nie zwlekać. John ma rację. W takim razie chodźcie, mogę wam wydostać się stąd niezauważenie. To chodźmy. To co, idziemy? Tak, ale przed wyjściem chcę wam coś dać. Co? Bill, żebyś miał coś lżejszego od topora. Dzięki. John. To jeden z niewielu pistoletów skałkowych, jakie są w tym kraju. Oby dobrze ci służył. Dziękuję ci. Wiesz, jak się go używa? Aż za dobrze. Dobra, chodźmy już. Słusznie, chodźcie. Jeszcze raz ci bardzo dziękujemy, Jeb. Naprawdę nie ma za co. Nie wiem, jak ci się odwdzięczymy. Zrobiliście dla mnie już tyle, że naprawdę nie musicie mi dziękować. Spróbujemy się dowiedzieć, co to był za gość. O ile to był gość. W razie co, jak będziecie potrzebować pomocy, wiecie, gdzie mnie szukać. Jasne. Do następnego. Do następnego. Bill? Tak? Zaczynam sobie zdawać sprawę, że ten psychopata czegoś od nas chce. Po czym wnioskujesz? Gdyby niczego nie chciał, to by nas chyba nie zaczepiał. I czego niby może od nas chcieć? Prawdopodobnie zemsty. Słucham? W tym śnie on mi mówił, że zapłacimy za to, co mu zrobiliśmy.
John, my go widzieliśmy pierwszy raz na oczy. Co my mu mogliśmy zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Myślisz, że to może mieć jakiś związek z rasą krzesła? To bardzo prawdopodobne. O! Los się do nas uśmiechnął. Nawet tutaj ktoś się rozbudował? A co? Jakieś 2 godziny drogi stąd był ten statek, którym popłynęliśmy do wioski Stefana. Ty, właśnie! Może byśmy popłynęli do tej wioski? Jakbyś nie pamiętał, ta wioska poszła z dymem. Najpierw zobaczymy, kto tu mieszka. Może nam doradzi, gdzie moglibyśmy pójść. Masz całkowitą rację. Chodźmy. Przepraszam, jest tam ktoś? Witam, w czym mógłbym służyć? Szukamy schronienia. Ludzie z takiej wioski niesłusznie nas oskarżyli o coś, czego nie zrobiliśmy. W takim razie macie otwarte drzwi. Zapraszam. Dziękujemy. Siadajcie. Jak cię zwoł? Chris. Miło cię poznać. Nawzajem, a teraz jeśli można się spytać, za co was mieszkańcy oskarżyli? Jest duże prawdopodobieństwo, że nam nie uwierzysz. Po tym, co przeżyłem, wątpię, żebym w coś nie uwierzył. No dobrze. Prześladuje nas jakiś gostek z czerwonymi oczami. Z czerwonymi oczami? Zaraz. Czy on był cały czarny i ubrany w fioletowy płaszcz? Tak? A skąd ty to wiesz? Demony, zjawy, kosmici. To tematy, którymi się interesują. Poczekajcie. Chwileczkę. Stworzenie świata jest. Dobra, wygnańcy, to jest ta zjawa, której szukacie? Tak. Na świecie istnieje wiele historii o powstaniu świata. Jedna z nich głosi, że świat został stworzony przez jednego Boga. W teorii to prawda, jednak nie cała. Przed początkiem czasów na świat przyszły istoty nadrzędne, stwórcy. Każdy z nich dostał możliwość stworzenia własnego świata, a jednym z nich był stwórca, który stworzył nasz świat. Jednak w każdej rodzinie zawsze trafi się czarna owca. Jeden ze stwórców stworzył świat, którym mieszkańcy byli wrogo nastawieni do innych, po czym zaczęli podbijać i niszczyć dzieła innych stwórców. Bracia złowrogiego stwórcy nie mogli ryzykować dalszych strat, dlatego też odebrali Myrtisowi większość mocy i uwięzili na jego ojczystym świecie. A jest tam może napisane, kim była cywilizacja, którą stworzył? Jak on tam... Myrtis. Aż takich szczegółowych informacji tu nie znajdziecie. Myślisz, że ta zjawa to naprawdę stwórca planety? Możliwe, jednak to nie wyjaśnia, co my mu zrobiliśmy. Na pewno. Nie zapomniałeś o czymś? Na przykład z jakiej rasy pochodził Neon? John, ale pamiętasz, że zginął tylko Neon. Nawet gdyby Myrtis był stwórcą jego planety, to nie mógłby rozpaczać z powodu jednego kosmona. Kosmona, który był ich przywódcą. Jego armia jest daleko stąd, a poza tym Darakos był jego zastępcą. Co nie znaczy, że Neon mógł być jego ulubieńcem czy coś. Cholera! Co się dzieje? Szybko, za mną. Schodźcie, ten tunel prowadzi na tyły domu i uciekajcie stąd. Co się dzieje? On tu idzie, schodźcie do cholery.
Cholera, co to było? Mam co do tego złe przeczucia. Chodź szybko, bo to może się zaraz zawalić. Kurna mać. Patrz! Chyba się ostatnio dużo nudziłeś, co? Wręcz przeciwnie. Długo myślałem, jak zaplanować zemstę. Na nich czy na mnie? Odebrali mi wszystko. Trzeba było przewidzieć, że w końcu znajdzie się planeta, której mieszkańcy stawią ci czoła. Trzeba było przewidzieć, że poniesiesz konsekwencje za pomaganie temu zielonemu upojnikowi. Nie boję się konsekwencji, które zaraz poniosę. Pomogłem kosmicie, którego wrobiłeś, a także tym, którzy weszli ci w drogę. Nigdy nie widziałem większego durnia od ciebie. Po co ci to było? Po to, żeby mieć wiarę, że świat kiedyś uwolni się od takich tyranów jak ty. Żałosne.